Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Frostpunk. No słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się umartwianiem kolejnych ludzi w moim po prostu zimno dołku. Jest masakra. Przypomnę, słuchajcie, bo też dość dawno grałem w dany tytuł, więc no tak, mamy minus 30 stopni, żarcia mamy, w ogóle nie mamy żarcia przede wszystkim, no poszli hunterzy, no mają coś przynieść, niedługo wstanie dzień, więc no miejmy nadzieję, że coś przyniosą. Z czym mam problemy? No wiadomo, mam problemy z mrozem, mam problemy z jedzeniem, mam problemy z drzewem, mam problemy ze stalą. Na dodatek mam dużo chorych, bo 10 pacjentów, a na dodatek jeszcze jest chorych 12, którzy nie są poddani leczeniu. No jest to problem, a jeszcze na dodatek za 3 dni temperatura spadnie o jeden poziom. To będzie masakra. Nie wiem. To jest tak. A czy plus jakby mojej gry jest taki, że przeszyłem jakoś 7 dni. 7 dni nie pozbywając kogokolwiek jeszcze życia. Aczkolwiek blisko jestem tego. Ale z drugiej strony, zobaczcie. Niezadowolenie jest bardzo nawet niskie, bym powiedział. A nadzieja rośnie. A nadzieja rośnie. Dobra. W każdym razie, mam tu jeszcze, widzę, że zadanie. Uratuj pozostałych członków ekspedycji. Jest ich 20. Mam wybudowany, słuchajcie, balon. I ekspedycja jest... Znaczy, tutaj zaginiona ekspedycja jest w tym miejscu. Oczywiście, że wysłałbym po nich zwiadowców jakiś tam. Ale po pierwsze... Nie mam wystarczającą ilości drewna. Tu widzę, że 40 drewna trzeba. I 5 robotników. Drewna mam bardzo mało, więc na pewno nie wyślę ich szybko. I tak to widzę. Tutaj mamy badania. Badania deszczki kreślarskie, ale chyba po to, żeby tutaj iść w żywność, no bo tej żywności mam stanowczo za mało. Gdy mam już 80 ludzi wraz z 14 dziećmi i teraz gdy po prostu tutaj, czekajcie, tak patrzę, gdy po prostu przyjdą te kolejne 20 osób, to nawet nie mam w ogóle jakby namiotów. Muszę 2 namioty postawić. Kolejne 2 namioty. No, a namiot taki, słuchajcie, wymaga... Namiot wymaga 10 drewna. Czyli, no, będę sporo tego drewna potrzebował. No, mam tu jeszcze jakieś takie... Tu jest starta stali. Akurat. Aha, tutaj jest drewno. 92, no nie za dużo. Węgla trochę mam do po prostu do zbierania, także węgiel jeszcze spoko, ale z tym drewnem, złoty, żelaza, ruda. Tutaj jeszcze właśnie, czekajcie, muszę tu się obrócić. Tak, złoże węgla to jeszcze sporo, jakieś tam są, ale to pewnie będę jakieś musiał budować. Słuchajcie, nie. Będę musiał tu budować... Eksploracji, nie, surowce tutaj, takie młoty węglowe, tartaki i huty. Huta wydobywa rudę żelaza. Tartaki przerabia zamarznięte drzewa nadające się do użycia. Z tym chyba nie będzie taki problem. Najgorzej będę miał właśnie z żywnością i z tym po prostu będę musiał się szybko jakoś uporać. Powietrzni myśliwi. Tutaj dopiero widzę, że ta żywność tak bardziej wchodzi. Chociaż cieplarnia, może tutaj coś ciekawego, no ale cieplarnia, ciepło,
No, więcej chyba węgla będę miał zużywane. I słuchajcie, tak patrzę sobie, no bo tak, mam 10 chorych. Spójrzmy jeszcze na nich. Tu akurat mam 3 robotników, 2 dzieci. Tak się zastanawiam. Słuchajcie, tak się... Jeszcze księga praw. Jakie prawa w ogóle tutaj mamy? Podpisałem prawą. No, praca dzieci w bezpiecznych warunkach, tak? No, czyli nie jest tak źle. Mógłbym jeszcze wziąć dzieci do warunków takich cięższych. Kto wie, kto wie. Jeszcze tutaj mam coś takiego jak radykalna terapia. Zrobimy wszystko, żeby wyleczyć ciężko chorych. Ale ja tych ciężko chorych to... Kurde, ja ze zwykłym katarkiem sobie nie mogę poradzić. Na razie jest jak jest. Co tutaj mamy? Dom opieki. Ale to tak, no nie mam czegoś takiego jak dom opieki. To nawet nie. Przepełnione sale. Nasze placówki medyczne powinny być w pełni wykorzystywane, nawet jeśli oznacza to kładzenie pacjentów na podłodze. Podpisz. W placówkach medycznych jest 2 razy więcej miejsc. O! Dodatkowi pacjenci będą zwiększać niezadowolenie. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Kurczę, ale będą leczeni. To ja wolę być, żeby oni byli wyleczeni. Wiecie co, podpiszę to. Bo wiecie co, jeszcze tak myślałem, że może... Tak, tutaj jest pacjentów, jest 2 dzieci. Dałoby je odprawić. I wtedy by robotnicy jakieś przeszli. A to, ale zobaczcie, ale tu mam aż... Kurde, no, to za mało. Czekajcie, bo tutaj, mam 2 lecznice. Tu jest 2 dzieci, a tu jest 3 dzieci. No to 5. 5 kolejnych bym wziął stąd. Ale muszę ich wyleczyć. Za wszelką cenę muszę ich wyleczyć. Ja muszę podpisać to prawo. Co z tego, że będą niezadowoleni? A to drugie? Dodatkowe racje dla chorych. Tam... A co ja będę dawał? Tu jesteś... O, a tu coś jest. Zupa. Możemy przygotowywać zupę zamiast pełnych posiłków i karmić więcej osób, zużywając tę samą ilość surowej żywności. Gdy to prawo... Nowa formuła. Zupa. Ale ja nie mam w ogóle czegoś takiego. Dostępna w kuchni. Czekajcie. W kuchni. Ale tu nic nie mam czegoś takiego. Może tutaj, a nie, to rozbierz obiekt. No nie mam czegoś takiego. Ale co to... bo ja może musiałbym to zrobić. Czekajcie, nie. Zupa. Możemy przygotować zupę zamiast pełnych posiłków i karmić więcej osób, zużywając tę samą ilość surowej żywności. Ale to dziwne jest. No jak tą samą ilość żywności będą zużywać, tylko że zupa, ale dla więcej ludzi. Dziwne. Gdy to tak jakby, nie wiem, 1:1 to wyglądałoby dla mnie, a tutaj nagle mówią, że możemy przygotowywać całą zupę zamiast pełnych posiłków i karmić więcej osób, zużywając tę samą ilość surowej żywności. Czyli po prostu może 2:1 może będzie. Nowa formuła. Zupa. Dostępna w kuchni. A dami to po prostu zupę. Nadzieja nieznacznie się zmniejszy. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Podawanie mieszkańcom zupy zwiększy ich niezadowolenie. Zupa. Ludzie, którzy jedzą takie posiłki, stają się niezadowoleni. No, przepraszam was bardzo, ale coś trzeba robić. Coś trzeba robić. I to teraz. I to teraz. Bo tej żywności będzie mało. Wiecie co? Dobra, podpiszę prawo tak czy siak jedno. Podpiszę tak czy siak prawo. Podpiszę tutaj. Przepełnione sale. No, mamy dużo chorych. Podpiszmy to. Dobra. Ja wezmę tak. No, kurde, faktycznie niezadowolenie zwiększyło się. Ale przynajmniej... Ale widzicie, no, to dalej, kurde...
Jak chorzy będą, czekajcie, jak chorzy będą się mogli gdzieś położyć, to może wyzdrowieją. To na pewno oszczędniejsze podejście niż budowanie kolejnych placówek. No właśnie! Widzę, że, ale, o kurde, ale mało żywności mi tu zebrali. Dobra, ale będę mógł już wziąć dzieci tutaj, zatrudnić. Jest chłodno, ale dobra, grzejnik jest wyłączony. Dobra, czy oni idą już do pracy? Nie wiem. Pięciu, widzicie? Co tu się dzieje? Niezadowoleni. Co to jest? Co tu się stało? Pacjentów mamy więcej. Ale trzeba ich leczyć. No i około 3. Ja pierdzielę. O kuźwa. Dobra, zwiększyłem trochę tu. Teraz tak. Tu ktoś przyszedł. Tak, do pracy. Ale jak? Ja nie mam w ogóle ludzi. Masakra. No co, tutaj idą? Aha, tu idą po węgiel. Ale ja, dobra, to ja węgla... Na ile? Na jeden dzień mi starczy tego węgla. Muszę iść po drewno. Muszę iść po drewno, słuchajcie. Stal. Drewno. Tutaj mam... Tu mam bliżej. Tu max. 5 dostępnych. To drewno mi jest najbardziej potrzebne teraz, tak szczerze powiedziawszy. Tutaj co jest? Stos węgla. Ale tam już idzie ktoś, dobra. To nie zbierają. A jak teraz to wygląda? Mam... O kurde, zobaczcie. Dobra, ale idzie dzień, więc mogę wyłączyć co nieco. Chociaż nie, no te grzejniki, kurde, no bo ja cię kręcę, no. Co mi tu węzły grzewcze? Grzejniki, 4 grzejniki. A węzły grzewczy? Nie ten. Tylko 4 grzejniki działają. Ale które grzejniki mi działają? Czekajcie. No 4, ale one nie zużywają. To są 4. Tylko te 2 zużywają ten więcej. Podnosiłem pozytor na miejsce pracy, gdy w środku jest węgiel na godzinę. Ajajajajaj, no idźcie do pracy, kochani, bo po prostu nie mamy czym tutaj kogo żywić. Dziewięciu. Dobra. Dobra. Są w pracy. Kurde, masakra. To po prostu jest masakra, nie? Status. Warsztat. Aha. Tu ktoś jest. Pacjenci. Idą na leczenie. No sporo idą na leczenie. Masakra. Tego się tutaj nie... Zobaczmy teraz, jak z tym... Ja w ogóle więcej, mniej wydobywam, niż zużywam, no. To jest po prostu porażka. Porażka. Idą myśliwi, słuchajcie. 39 mam już żywności. Mniej niż jeden dzień. Może teraz więcej będzie zaraz. Ale teraz tak. Tutaj mamy myśliwych. Czy ja mogę ich tu stąd zabrać? Bo oni... Co, oni teraz śpią, czy co? Bo ja bym teraz ich zabrał stąd.
Czekajcie, bo oni nie wiem, którzy wracają, którzy nie. Nie rozumiem tego. Kto to tu wraca? Myśliwi tu wracają na bank. Przyspieszmy troszeczkę. No bo teraz ja nie rozumiem tego, że... Dobra, jakbym tak wziął teraz myśliwych. Wziąłbym tak. Brak. Nie pracuje. Opracowano technologię dyski kreślarskie. Chwileczkę. I teraz wziął tutaj. Mam 15 dostępnych. Dawaj to drewno tu. Myśliwi. Wrak. A to co ci w ogóle nie będą... Tutaj wezmę max 15. Jeszcze tutaj jest z drewnem. Max. No i dobra. No i teraz co? Pytanie. Właśnie jak teraz z tym... Tutaj mam dobrze już. Nie wiem, czy tych myśliwych... Co to jest tu? Warsztat. Funkcjonuje. Dobra, mamy... Możemy ten, kolejny ten... Czy ja mogę zabierać ich po prostu, tych myśliwych, i później dawać ich jako, żeby szli sobie... Kiedy oni będą odpoczywać? Czy myśliwi muszą odpoczywać? Deski kreślarskie, słuchajcie. Dobra, mamy tak. I wszystko nam... Aha! To nam wszystko poszło o jeden level wyżej. No dobra. No dobra, przyjrzyjmy się tutaj. Większa moc generatora pozwala zwiększyć temperaturę we wszystkich strefach ciepła o jeden poziom. Uwaga, przy tym ustawieniu generator będzie zużywał dwa razy więcej... Zwiększenie zasięgu generatora pozwala powiększyć wytwarzaną przez generator strefę ciepła. Okej. Okay. Eksploracja i przemysł. Więcej zwiadowców. Pozwala sformułować dodatkowy oddział zwiadowców, zwiększając limit oddziałów do dwóch. Nie, na razie to ja dziękuję. Ja nawet jeszcze jednego nie sformułowałem. Nie mam nawet w ogóle... ja nie mam nic. Nie mam nic. No dobra, to jest tak. Szybsze gromadzenie zasobów, a to składy zasobów będą mogły pomieścić o 50% więcej. Ale tak, jak kurwa człowieku, ludzie, gdzie, co, jak, to... Można budować kopalnie węgla. Można budować młoty węglowe. Młot węglowy wypłukuje węgiel na powierzchnię. Kurde, to by się przydało też, te wszystkie tartaki. Nie huty, nie huty, tartaki. Ale żywność. Żywność mnie najbardziej tutaj pozwala budować cieplarnię. Da się tu hodować kilka rodzajów wytrzymałych roślin, wytwarzając 30 jednostek surowej żywności dziennie. Uuu, kochany! O kurde, biorę to. Ale to jest drewno, 20 drewna i 10 stali. Ja muszę to wziąć. A to? Modernizacja lecznic. Dzięki lepszym narzędziom, metodom pracy, ludzie zatrudnieni w lecznicach będą leczyć chorych o 10% szybciej. To jest dobre. To jest dobre. Barak pozwala budować baraki. Miejsce zamieszkania dla 10 osób, które dostatecznie chroni przed warunkami pogodowymi. Co? Baraki? No dobra, przepraszam bardzo. A co tutaj mam? Namioty. A namioty? Też mam 10. A czym się różni namiot od... Przepraszam bardzo, czym się różni namiot? 10 osób. Słabo izolowane schronienie, w którym może spać 10. A może chyba bardziej lepsze ten... a można je na przykład, nie wiem... No właśnie, nie wiadomo, czy może byłoby dać, czy taki namiot się da ulepszyć do baraku. Ciekawe. Tylko teraz czekajcie. Nie to? Tu. Barak. Jest z mieszkania. Chroni przed warunkami pogodowymi. Okej, okay. Czyli no widzicie, no to też by się przydało. Ale dobra, zacznijmy, słuchajcie, przede wszystkim od żywności. Od żywności, tą cieplarnię bym wziął. Tylko że ja tak nie mam 20 tych. Okej. Okay. Dobra, czyli tak. No nie mam na razie w ogóle. Jeszcze tutaj bym wysłał 40 drewna. To wiecie co? Ja muszę tak wziąć inżynierów. Brak. Dobrze. Że nie jest wyłączony, nie jest wyłączony, nie, no wyłączony. Czekajcie, muszę sprawdzić, tak, nie, no jest wyłączony.
Znośnie? Aha, nie, dobra, jest wyłączony, dobra. Dobrze. Teraz tak. Potrzebuję węgla. Znaczy węgla. Węgla to nam starczy na jeden dzień. To na bank nam starczy. W drewna potrzebuję, dużo drewna. Dużo drewna potrzebuję. Tu jest 15, tu jest mało. Skrzynię z drewnem. No tak muszę zrobić. Ja nic nie mogę tutaj teraz w ogóle... No masakra. Co to? Na zwolnieniu. Dobra, no tam... Która to godzina? 14 już, matko jedyna. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ale zobaczcie, niezadowolenie w ogóle spadło. Na dwa dni już drewna, tu czterech tylko, dobra. Chyba jest na razie ok. O 18 muszę tutaj z, ich dorwać. Tych, bo ja nie wiem, o której wychodzą. Czekaj, ciekawe, czekajcie, gdzie to jest tutaj myśliwi? Myśliwi opuszczają miasto, by polować na Frostlandzie. Pracują między 18 a 6. I początkowo przynoszą z każdego polowania 15 opracują ulepszenia. No, no właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, ale mam 25. I teraz pytanie. Czy... Kurde, no, to jest bardzo ważne pytanie. Bo ja bym wolał, wiecie co, opracować technologię. Technologię bym wolał opracować. I to tą cieplarnię przede wszystkim. Mam 20 i 10 stali. 20 i 10 stali. Tak zrobimy. Tak zrobimy, słuchajcie. Weźmiemy sobie tak. Ale inżynierów potrzebuję. A ile mam w ogóle inżynierów? 15. No to inżynierów. Gdzie są inżynierowie? Inżynierowie. Czekajcie, gdzie moi inżynierowie pracują? Nie no, zaraz. Tutaj. 5. Dobra, weźmiemy tak. Tutaj max. To cieplarnie. Start. I stąd weźmiemy tak. I tutaj weźmiemy do drewna. Max, tak. Już mamy na dwa dni węgla, także tak zrobimy. Tak zrobimy, dobra. No i trzeba czekać do tej godziny 18 i tutaj chujwa, nie wiem, no. Myśliwych jakoś, nie wiem, jak to zrobić. Ale tak trzeba zrobić. Ale oni dopiero idą, kurde. Strasznie wolno wszystko to idzie. Jeszcze w ogóle nie pracują. To mogą tych zwiadowców chyba wysłać jednak. Ale dobra, już trudno. No trudno, no nie wyślę tych zwiadowców, nie wyślę tych zwiadowców, nie dostanę tych 20 ludzi, no. Teraz mam chyba, ale tak, dobra, spoko. Dobra, już tutaj jest opracowywane. Muszę przed... Dobra, stop. I teraz tak. Robotników. Muszę ściągnąć robotników. Mam 19 drewna. Robotników stąd. Brak. Brak. To jest tak. Max. Ile mam? 10. Max. Tutaj mam węgiel. Max,
Może wiecie co, tego węgla może już damy brak i pójdziemy po to drewno. To mogłem tu, kurde, to drewno cały czas wydobywać. Dobra, zrobimy tak. Tak, żeby oni poszli mi po ten. Co? Gdzie? Tu! O kurde. Dobra. Ale dobra, to czekajcie, to mam. Ilu dostępnych mamy? 10. To tutaj weźmiemy sobie węgla 5. Drewna. Chociaż dobra. Tutaj węgla weźmiemy, max. Dobra. Nie wiem. Jakoś to kurde. Dobra, koniec. Tu jest wydajność 0, nie rozumiem tego. Co tu, o co tu chodzi tu? Obecna wydajność 33%. Nieobecni. Nieobecni powody. Idzie jeść, idzie jeść. Co? Jak idzie jeść? A kiedy? A żywność? 15. Dobrze, jest tutaj wszystko. Pracownicy. W trakcie leczenia. O kurde! Zarąbiście. Po prostu zarąbiście, nie? Zarąbiście. Grunt, fajnie, że mi tutaj tylko tych dwóch już. 20 się leczy. Jak tam w ogóle tych ci pacjenci? Czas leczenia. Weźmy czas leczenia. Szkoda, że tak nie ma. To jeszcze 2 godziny. Robotnik, bardzo dobrze. 2 godziny 6. Inżynier. No tak słabo tutaj, kurde. Czas leczenia. 1 dzień. Pierdziele. Masakra. Masakra. No i też nie będą zadowoleni z tego, że po prostu no tutaj nie zrobiłem. Nie zrobiłem tego punktu jednego. Tu w 13% funkcjonuje. A tu? Słabo to widzę. Słabo to widzę, moi kochani. Tak. Ale jak opracuję już tą technologię, no tą żywnościową, nie? Żywieniową. Teraz tak, węgla. Tutaj mam jakieś złoże węgla. Zbuduj tu kopalnię węgla. No, nie mam w ogóle czegoś takiego jak kopalnie węgla, nie? A ci idą na polowanie. Stos węgla. Tu jest stos węgla. 329 węgla. A czy tych stosów węgla to jeszcze mam sporo? Tu nawet jakiś jest. A to jest drewno. Drewno, stal. Czekaj, a tutaj? Tutaj coś w koło. Tu jest jeszcze coś. Złoże węgla. Zbuduj tu kopalnię węgla. Aha. Kopalnie, tak? No to tu mam. Mam ze dwa jeszcze takie. Tu, tutaj mam. Tak, tutaj mam węgiel. Tu mam węgiel. No a tu mam sporo jeszcze. To tam dobrze, to spoko, spoko. Spoko. Mamy, zobaczcie, tylko jednego chorego już. Mam tylko jednego chorego już. Może jakoś przetrwam, nie? Może jakoś to przetrwam. Zwiększę czas. Zobaczcie. Osiemnastu już. Zarąbiście. Dobra. Good. Good, 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 good. Przyjęliśmy kolejną noc. To przecież coś znaczy. No pewnie. Idzie nam całkiem nieźle jak na te warunki. Kurde. Tylko... Tym razem wzrośnie o jeden poziom. Tutaj spadnie. Przez te 2 dni muszę dość sporo nazbierać węgla. Nie wiem, czy pójdę po tych ludzi. Nie wiem, czy pójdę po tych ludzi. Drewna muszę sporo też zebrać. To jest drewna, dobra. Dobra, czy wrócili? Co to, tylko 15?
20. Czyli tutaj, tutaj przyszło. Aha. Czyli ci jeszcze. Dobra. No ci nie. O kurde. Głodni. Dobra. Ci już dobra, też są. Dobra, to brak. Muszę wcześniej może dawać. Teraz tak, stop. Wezmę tak, do węgla. Muszę dużo węgla. Tutaj 15. Drewno też muszę wziąć. Skrzynię z drewnem też tak. No i węgiel jeszcze. Tak. No i z drewnem też tutaj, tak. Drewno muszę wziąć. No muszę wziąć, no nie wiem czy nie pójdę po tych. Już też głodują, masakra. No ale dobra, może jak tutaj zdobędę to, to może coś mi się uda. No kurde, no tyle rzeczy do zrobienia, a tak mało czasu. No tak jak gołąb, słuchajcie, siedzi na parapecie gdzieś tam na krakowskim rynku, na którymś z budynków, patrzy się na te rozległe, na rozległy rynek, gdzie multum ludzi jest i tak mówi do drugiego gołębia. Tak dużo celów, a tak mało czasu. Tak. A co oni przynieśli tą żywność, czy nie wiem, bo kto to idzie? To chyba idzie myśliwy, tak? Nie, to oni zbierają niesione zasoby. Skrzynie z drewnem, tak. Dobra. Dobra, może zwolnić tych, nie pracuje. Niech nie pracują, no bo co mi tam, bo to już, i tak mamy już, kurwa, głodnych. Głodnych jeden. Stop! Możemy wysłać, słuchajcie, ekspedycję. 40, robotników 5. Dobra. To zrobimy, bo tutaj na ile? Na jeden dzień. O kurde, a jak mamy z tym? No mamy dużo. 100 z węgla, dobra. To zrobimy tak. 100 z węgla. 5. Teraz wyślemy. Dobra. Stwórz. I tutaj. Wyślij tutaj zwiadowców, żeby dowiedzieć się więcej. Się ludzi to na pewno pozytywnych członków naszej ekspedycji. Tak. Oczekuję, dobra. Tak. Przybycie z 11 godzin. To jest, no, już jest? Tak, wysłałem, czy. Oczekuję. Aha, tu, cyk. Zwiadowcy, odjąłem, wysłano. Dobra, wysłaliśmy. Spoko. No i dobra. Dobra, tutaj też mamy technologię odkrywaną. Także będziemy mogli coś tam wybudować. Spoko. Może wcześniej tych, żeby robotnicy poszli, nie? Tą żywność. Aha, puszczę przecież playa. No i tak to widzę, słuchajcie. Nie jest dobrze. Tu za 10 godzin. Dobra. Nie jest dobrze. Pacjentów jest w ciul. Ale dobra, czas leczenia się zaraz szybko. Oni cały czas są na podgrzewanym koło jednego dnia. Dobra, wydobywam więcej węgla, też spoko. Drewno jakoś tam idzie. Stop! Mamy coś, słuchajcie, mamy tą cieplarnię. Mamy cieplarnię. Modernizację lecznic też możemy. Baraki, to też byłoby spoko.
Ale potrzebują 20 i 10 stali. Aha, okej. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Żywność. No kurde, co bym poszedł? W to bym poszedł bardziej. Ale wiecie co, może tą... więcej zwiadowców? Wiem. Czy więcej zwiadowców? Pozwala sformować dodatkowy oddział zwiadowców, zwiększając limit oddziałów do 2. Ale ja wiem, co to... Ja wiem. Chciałbym ten młot węglowy mieć. Młot węglowy wypłukuje węgiel na powierzchnię, wtłaczając wodę pod dużym ciśnieniem i podziemne złoża w ciągu dnia roboczego tworzy hałdę z maksymalnie 560 jednostek węgla. Dość, by zatrudnić dwa baraki zbieraczy. Dwa baraki zbieraczy. Kurde no! Ile to kosztuje? 10. Dawaj ten młot węglowy. Przyda się. Chociaż kurde no, nie mam drewna. Huta. Tartek. No, muszę się bardziej przyjrzeć. Lecznica spoko, nawet będę mógł ją w stanie wyłączyć. Ale nie, dobra, zobaczmy tą żywność. Kuchnia. Chata myśliwych. Cieplarnia. 20 dre... I jeden rdzeń parowy? Ja mam jeden rdzeń parowy tylko. Ale to muszę mieć, bo ja... Zginął mi. 20 drewna, dobra. 20 drewna, weźmiemy tak. Która to godzina? 15. Dobra, wiecie co? No nie możecie pracować. Musicie pracować. Musicie pracować i zbierać im drewno. No. No muszę mieć drewno. Wezmę gdzieś koło godziny 17 już ich do domu, tych myśliwych, żeby 15 myśliwych, żebym dostał. Dobra, czekajcie. Budowa, cieplarnia, 20 drewna. Kurde, jeszcze jeden. Dobra, mam. Cieplarnia. Ona musi być... Nie wiem, czy ta cieplarnia musi być blisko... To jest lecznica, cieplarnia. Cieplarnia, no to chyba musi być blisko czegoś, chyba takiego... Kurde no... Może tutaj, wiecie co, wybuduję. Są namioty. Tylko żebym tutaj się nie... Może tu? No tu by wypadało. A tu jest zimno, nie? Ta druga strefa. Tu może być troszkę cieplej, bo tu są antygrzejniki. Nie wiem, dobra, nie wiem, kurde. Ciężko mi powiedzieć, pierwszy raz to gram, to nie wiem, czy to musi być no, cieplarnia, no. Tam chyba jak musi być ciepło, nie? Blisko tego. No to najlepsze to jest tutaj, jak będę miał tutaj węzeł. Tutaj mam taki... Tu mam ten... ale no... Kurde, no przecież ja nie będę tego włączał teraz. No. To i tak źle zrobiłem. Troszkę. Tu powinien być... Nie, ludzi będę miał. Nie, to wiecie co? No nie wiem. No wybuduję... No, tu... Temperatura wyjściowa 1. Nie rozumiem tego. Dobra, wybudujemy to tutaj. Tylko kurde. Może tu? Dobra, nie, tu. Najwyżej będę stratny. Dobra, skończyły się zapasy drewna. Tak, to wiem. No, trzeba to drewno odzyskać. Dwóch buduję. Co się stało? Oby nic takiego
Rdzenie parowe. Właśnie użyliśmy pierwszego rdzenia parowego. Rdzenie parowe to niezbędne części składowe zaawansowanych technicznie urządzeń. Nie możemy ich produkować w naszym mieście, więc miejmy nadzieję, że zwiadowcy będą ją znajdować w trakcie swoich wypraw. Rozumiem. No rozumiem, rozumiem. Czyli taki, kurczę, element gry jest 17. Dobra, na ile dni? Na 2 dni nam. Dobra, to wiecie co, teraz tak. Drewno to niestety jeszcze pozyskują. To jest węgiel, tak? Stosy węgla. Brak. To jest tak, maksymalnie 10 ludzi. Jeszcze teraz, a tu? 15. Brak. Max. Jeszcze weźmiemy stąd, tak? A tutaj? Ktoś jest? Też są tu. Drewno. A nie, no czekajcie. Tutaj 15 max. I drewno. No max, tu musimy drewno zbierać. Dobra, jak tam mamy... 5 mamy jeszcze pracowników. Czekajcie, czekajcie, stop, 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 stop. 5 z drewnem tu, o. Aha, to inżynier mamy, dobra, 15, dobra. Drewno, skończyło się zapasy, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Tu? O nie, 22 są tu jeszcze. To co? Które, tyle, gdzie? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. 11. I najlepsze jak będzie 10. Dobra, koniec. Poszli. I tutaj jest 67%, tylko 47%. No, najgorzej. Ale tutaj tak, budują cieplarnię. Może ta cieplarnia nam troszeczkę pomoże, słuchajcie. Już się zbliżamy. Przepraszam, ale za mało węgla mamy. Za mało wungla. Za 4 godziny dojdą tam. Kurde, tego drewna też mało. Ja cię pierdzielę. Dobrze, słuchajcie, słuchajcie, kochani. Co tu się będzie działo? Dowiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. A my widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!